Dzisiaj w Action pojawiło się tyle nowości, że aż głowa boli, ile ma Wam perełek do pokazania, także po prostu na tym przeglądzie musicie zostać koniecznie do końca. Będą nowości praktycznie ze wszystkich działów. Trochę też przemycę Wam na pewno z działu świątecznego, kuchennego. Będzie też dział kreatywny, także zostańcie do końca. A jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Pierwszą nowością, którą chcę Wam pokazać, są takie stylowe, retro, troszkę lampiony. Mają taki oldschoolowy wygląd, zobaczcie, bardzo taki starodawny. Na to są tutaj, tak wiecie, kreowane. One ogólnie dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych. Taki lampion kosztuje 33 zł i ma aż 26 cm wysokości. Natomiast ciut niżej są dostępne mniejsze lampiony w formie takiego domku. Te metalowe lampiony kupicie w kolorze takim kremowym albo po prostu czarnym. Fajnie będą wyglądały, jeżeli wsadzicie do nich na przykład świeczkę, podgrzewacz jakieś, czy po prostu lampki LEDowe. Możecie z nich wykonać w środku też śliczne świąteczne dekoracje. Kosztuje 19 zł. Tuż obok jest dział ze świeczkami, na którym pojawiły się naprawdę niepowtarzalne świeczki, bo są o zapachu Coca-Coli, słodkiej gumy czy na przykład wiśni. U mnie została tylko kola i wiśnia. Te świeczki są naprawdę spore. To są takie, wiecie, jednoknotowe. $28. Jak odwrócicie się na drugą stronę, tam gdzie znajdziecie dział z poszewkami, to tutaj pojawiły się piękne, takie aksamitne poszewki. Są dostępne różne kolory. Kupicie w kolorze białym, takim rdzawym, pomarańczowym, lekko różowym albo takim intensywnym niebieskim. Wymiar jest tradycyjny, to jest 45 x 45 cm. Kosztuje 15 zł. Na dziale kuchennym pojawiły się też te piękne kieliszki, które pokazałam Wam na ostatnim przeglądzie, ale jest to totalna nowość i mogę Wam powiedzieć z obserwacji, że nie we wszystkich sklepach one jeszcze wskoczyły. Kieliszki kosztują 9 zł. Kupicie też takie duże szklanki, na przykład za niecałe 8 zł. Są naprawdę piękne. Natomiast jeśli szukacie pojemników do przechowywania produktów, na przykład sypkich, bo pojemniczki są z uszczelką, zobaczcie, więc one przetrzymają Wam tutaj wszystko. Są szklane, są w dwóch rozmiarach, tutaj na przykład 450 ml z pokrywką akacjową kosztuje niecałe 8 zł, ale też obok kupicie taki o pojemności 1 litra. Duży kosztuje 12 zł. Tutaj na przykład jest pojemnik do przechowywania słodkich rzeczy. No przynajmniej wiecie, takie jest jego przeznaczenie, ale możecie z nim zrobić totalnie co chcecie. Możecie go postawić też tak, jak stoją tutaj na wystawie, albo delikatnie bokiem. Kosztuje tylko niecałą dyszkę. Kolejna nowość to ceramiczne kubeczki. Są naprawdę ładne, są pojemne, dostępne w trzech kolorach. Jest jasny niebieski, taki ciemny niebieski albo po prostu beżowy. Do nich jeszcze nie ma ceny, ponieważ dosłownie sekundę przed tym, jak tutaj na ten dział wskoczyłam, to panie dopiero je rozpakowywały.
Ostatnia nowość to są miseczki i kupicie też kubki w tych samych wzorach. Jest oczywiście królowa śniegu, czyli tak zwana Elza. Jest też kaczor Donald, czy różnego rodzaju myszka Mickey i Spidermany. Miska kosztuje z Disneya niecałe 12 zł. Kupicie też porcelanowe kubeczki w tych samych wzorach, też za niecałe 8 zł. Kolejnym hitem, to co mi się bardzo spodobało, to są te, zobaczcie, dekoracje ścienne LED-owe, czy wiecie, to są te neonowe, przepraszam. I fajny jest taki kieliszek na przykład tutaj z łyżeczką, jest też serduszko, kosztują 25 zł. Kolejna nowość to jest szafka nocna. Słuchajcie, to jest takie drewno z metalem połączone. Totalnie nie jest w moim stylu, bo jakoś po prostu kojarzy mi się z taką, wiecie, szpitalną szafeczką, ale może Wam się spodoba, może będzie pasowała do Waszego wystroju po prostu. Kosztuje 8 dyszek. W dziale świątecznym kupicie bardzo duże płaty drzewa, takie do dekoracji. Powiem Wam tak, są naprawdę fajne, z tym, że jak już pobrudzą, są ciężkie do domycia, więc można sobie je na przykład jeszcze od góry przetrzeć jakimś fajnym lakierem, żeby troszkę to drewno zaimpregnować, jeśli się boicie, że Wam się ubrudzi. Plaster drewna ma szerokość 35 cm i kosztował 23 zł. Ale to, co mi się strasznie spodoba po prostu na tym dziale świątecznym, to są te domki. One są w mniejszym rozmiarze albo większym, mi się zdecydowanie podobają i duże, i małe. No choć wiadomo, duży robi większy efekt, dostępne są różne warianty. $24. Inna nowość to akrylowe, tutaj są pingwinki albo Święty Mikołaj, one do tego, zobaczcie, mają taką jakby LED-ową opaskę, w związku z czym też u góry świecą fajnie na kolorowo. Figurki kosztują 19 zł. Kolejna nowość to takie malutkie świeczniki. Piękne są, słuchajcie, pięknie się błyszczą do tego. Są takie w kolorze przeźroczystym, choć on delikatnie wpada w żółty, albo zobaczcie, w takim ciemnym. Kosztują tylko niecałe 5 zł. Kolejna nowość to tacy, to kupicie w kolorze białym albo czerwonym, z takim Mikołajem po prostu. Zaraz Wam postaram się pokazać tą czerwoną. $13. Kupicie też różnego rodzaju kapcie, wiadomo, świąteczne i je też znajdziecie na dziale świątecznym. Tutaj są czerwone, są różowe, są różne wzory, wszystkie w każdym razie są świąteczne. $22. Na dziale sprzątającym pojawiła się rzecz, którą się do tej pory nie spotkałam w zasadzie, powiem Wam szczerze. Są to płyny do mycia naczyń w sprayu. No coś dziwnego, muszę przetestować, dajcie znać w komentarzach, czy już macie i czy testowałyście. Kosztuje niecałe 6 zł. I też na dziale kuchennym są bardzo fajne koszyczki. Ja sobie właśnie wzięłam, stworzyłam coś mniej więcej podobnego jak na wizualizacji. Świetne, jeżeli chcecie zaoszczędzić troszkę miejsca, bo są właśnie piętrowe. Kosztują 13 zł.
Tu jest ta deska do serwowania ze szklanymi pojemniczkami za dwie dyszki, którą pokazywałam już kiedyś na przeglądzie, ale jest jeszcze nowością. Te bambusowe miseczki są po prostu przecudne. Tak, wiem, że pokazuję je już trzeci raz, ale dalej mi się bardzo podobają. Takie miseczki na przykład kosztują 18 zł. I tuż, podchodząc bliżej końca, na dziale kreatywnym dostępne są różnego rodzaju mozaiki, które możecie zrobić samemu. To jest takie malowanie diamencikami. Oczywiście jak to w Action, nie obeszłoby się bez różnych wzorów. Niecałe 9,40. I tutaj mamy jeszcze różne takie zestawy z włóczkami. Jest tutaj bardzo duży taki mini zestaw, więc możecie sobie tutaj dobrać coś dla siebie. On kosztuje 23 zł, niecałe. Słuchajcie, z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że przegląd Wam się przydał, że naprawdę był ciekawy. Dzięki wielkie, pozdrawiam, hej!